hurtownia wielobranżowa Metro. Znajdziesz u nas całą gamę produktów, artykuły dekoracyjne na każdą okazję, produkty AGD, chemia i higiena, artykuły papiernicze, szeroki asortyment produktów do pakowania. Hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Czy odlewnia żeliwa w Nysie zatruwa środowisko? Mieszkańcy okolicznych ulic twierdzą, że tak. Od kilku lat na portalu społecznościowym Facebook są publikowane zdjęcia i filmy ukazujące dym unoszący się z kominów odlewni. Protesty nie cichną, więc prezes firmy, właściciel zakładu, postanowił spróbować uciszyć głosy protestujących. Szczególnie, że do ich grona dołączył znany ze skuteczności Tomasz Hankus. Społecznik Tomasz Hankus dołączył do grona osób, którym nie jest obojętny widok żółtego dymu nad odlewnią. Założył profil facebookowy pod nazwą „Nie zgadzamy się na szkodliwą działalność odlewni żeliwa w Nysie”. Apelował także o wsparcie do nyskich władz, aby razem znaleźć rozwiązanie problemu. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby przeprowadzić spotkanie między władzami Urzędu Miejskiego, tak jak z władzami od burmistrza, i z władzami od starostwa i zaprosi na to spotkanie również przedstawiciela odlewni, najlepiej prezesa. W sprawę włączyły się także lokalne media, jak też liczne grupy mieszkańców ulic przyległych do odlewni. W odpowiedzi prezes Grzesica wystosował pismo do Tomasza Hankusa, w którym żąda usunięcia profilu wraz z zawartością, czyli zdjęciami żółtego dymu oraz komentarzami oburzonych mieszkańców. Myślę, że prezes nie chce w ogóle na ten temat rozmawiać, bo od razu, powiedzmy, atakuje moją osobę, także myślę, że trzeba działać dalej poza samorząd lokalny. Tak. Tomasz Hankus zapowiada, że sprawy nie pozostawi, a już na pewno nie ulegnie presji i nie zlikwiduje profilu. Od władz samorządowych oczekuje jednak aktywności, a nie bierności i ulegania właścicielowi odlewni. Hurtownia wielobranżowa Metro. Znajdziesz u nas całą gamę produktów, artykuły dekoracyjne na każdą okazję, produkty AGD, chemia i higiena, artykuły papiernicze, szeroki asortyment produktów do pakowania. Hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26.